Ryszard Krause był w kraju, pojawił się w prokuraturze i usłyszał zarzuty. Warszawscy śledczy dopiero dziś ujawnili wydarzenia z zeszłego piątku. Biznesmen nie czuje się winny, a do mediów apeluje. Nazywam się Ryszard Krause, a nie Ryszard K. Dariusz Prosiecki. Ryszard Krause, jeden z najbogatszych Polaków. Od kilku dni też jeden z najbardziej znanych podejrzanych. A dokładnie od 6, bo w zeszły piątek warszawska prokuratura przesłuchała Ryszarda Krausego i postawiła mu zarzuty. Zostało mu ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Jest on podejrzany o utrudnianie śledztwa poprzez składanie fałszywych zeznań. Chodzi o tę sprawę, przeciek o akcji CBA w Ministerstwie Rolnictwa. W którym miejscu? Prokuratura zarzuca Krausemu, że kłamał, mówiąc o swoich spotkaniach w hotelu Marriott. Biznesmen miał utrzymywać, że 5 lipca, czyli dzień przed planowaną akcją CBA, w swoim apartamencie spotkał się z byłym posłem samoobrony, Lechem Woszczerowiczem. Ale nic nie wspominał o tym spotkaniu. Pan Janusz Kaczmarek. Z byłym szefem MSWiA, Januszem Kaczmarkiem. Pan Ryszard K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Ani faktu przesłuchania, ani postawienia zarzutów nie komentują współpracownicy Ryszarda Krausego. Rzecznik prasowy Procom Investments w wydanym oświadczeniu pisze tylko, że w związku z licznymi pytaniami mediów firma potwierdza, że w terminie wyznaczonym przez prokuraturę okręgową Ryszard Krause stawił się w ubiegły piątek na przesłuchaniu. Wiadomo, że po przesłuchaniu Krause spędził święta z rodziną w Polsce. Zaraz potem wyjechał za granicę, bo prokuratura nie zabrała mu paszportu. Nie zastosowała też żadnych środków zapobiegawczych. W mojej ocenie umorzenie postępowania przeciwko panu Krausemu jest tylko kwestią czasu. To tylko spekulacje obrońcy. To jest jego sytuacja trochę inna. Ale trzeba przyznać, że przesłuchanie i postawienie zarzutów biznesmenowi nie wpłynęło źle na kondycję jego firm. Oto dzisiejsze notowania spółek, w których Ryszard Krause ma udziały. Petrolinwest podrożał o ponad 1%, Bioton o ponad 2%, Polnord także o ponad 2%. Kurs Polakły był wyższy od ostatniego o 1,23%, a notowania Prokomu wzrosły o ponad 3%. Ryszard Krause, mimo kłopotów i prokuratorskich zarzutów, nadal chce być liczącym się biznesmenem w Polsce. Nadal dba o wizerunek firmy i swój własny, czego najlepszym przykładem jest oświadczenie, w którym zrzeka się prawa do ochrony prywatności. Krótko mówiąc, Ryszard Krause nie chce być Ryszardem K., a zgodnie z prawem, po postawieniu mu zarzutów, media powinny tak właśnie pisać o jednym z najbogatszych Polaków. Rzecznik Procom Investment w oświadczeniu napisał, że media nie powinny ukrywać danych osobowych biznesmena. Jednocześnie dodaje, że będzie występował na drogę prawną przeciwko dziennikarzom, pozornie chroniącym dane osobowe, a w istocie naruszającym dobro osobiste Ryszarda Krause. Jeżeli sama osoba, która stała się podejrzanym, nie chce, żeby media używały tego skrótu, to oczywiście jego wolę trzeba uszanować. Na takie zachowanie Krausemu pozwala prawo prasowe. Jak dotąd z takiej możliwości skorzystał też były senator Henryk Sokłosa. Dariusz Prosiecki, Fakty.